Cześć, witajcie na kanale Ryzer w kolejnym odcinku gry Conan Exiles. Mam dla was wielką informację dla tych, co nie byli na streamach ostatnich, ponieważ otworzyłem swój serwer, swój prywatny serwer, na którym gram z widzami. Jest bardzo dużo osób, serwer jest często pełny po 10, po 15, po 20 osób gra, także bardzo mnie to cieszy od kilku dni. Serwer jest nieco przyspieszony, mamy tutaj exp razy 3. Mamy tutaj harvesting, czyli zbieranie razy 2, i serwer jest nastawiony głównie pod PvP, które będzie tylko w weekendy włączone, tak żeby nikt się tutaj po nocach w ciągu tygodnia nie rajdował, tak żeby każdy mógł sobie pograć tutaj, się przygotować do rajdu i do obrony też jednocześnie. Ja mam dopiero 25 level, ale są już osoby, które mają chyba i 50 level nawet. Takie power gaming odwalili, słuchajcie, bo serwer jest od kilku dni. Dopiero odcinek oglądacie nieco później, ale chciałem wam jakby powiedzieć o tym, że jest ten serwer. Jeżeli są tacy chętni, to mogą zagrać. Aczkolwiek zawsze pierwszeństwo mają subskrybenci Twitchowi, jeżeli chodzi o wjazd na serwer, ale myślę, że jeszcze kilka osób tutaj może być. Jest dużo baz i w tym jest moja baza, nowa baza, którą chciałbym wam dzisiaj pokazać i też jakby troszkę sobie pograć dzisiaj. Może kogoś zabić. Przed chwilą jeden gość, biegłem z NPC-em i mi ubił NPC-a, ale ja ubiłem za to gościa, który miał zajebistego lota, zaraz wam pokażę. I na szczęście udało mi się tutaj tego lota do bazy zwrócić. Moja baza natomiast jest moim zdaniem epicka, nie wiem, czy będzie dobra jeszcze do bronienia jej, czy nie będzie przypadkiem za łatwa do zrajdowania, ale myślę, że się zdziwicie to, co zobaczycie. Jestem no, w takiej jakby świątyni na moście w zasadzie, i moja baza będzie wyglądała w ten sposób, że mam tam tutaj mury. Tutaj też mury. Niedługo będzie upgrade, będę budował na te 3. Jak tylko wbiję level 30, to będę od razu budował. Póki co zbieram bardzo dużo surowców. Natomiast sama baza, zobaczcie, znajduje się tutaj. A jeszcze tak, dlaczego jakby tutaj, a tam przestałem grać? Tamten serwer niestety się zakończył, wbiłem na nim 50 level, ale nie został dalej już opłacony przez admina, także no niestety nie udało mi się tego awatara przywołać. Do tego awatar będzie pokazywany, prawdopodobnie tutaj będę robił pokazowe przywoływanie awatarów i tak dalej, więc zobaczymy jeszcze, jak to zrobimy. Natomiast to jest moja baza. Moja baza znajduje się dokładnie w tym miejscu. Jak sobie na chwilkę tutaj wyjrzymy z okna, to zobaczycie, tam jest Imperium, czyli tam jest miejscówka, w którym była poprzednia baza. Tam nawet już się ktoś buduje, nawet chyba dwie osoby się tam wybudowały, jedna tutaj, jedna tam dalej, nie wiem, czy widzicie taką bazę. Natomiast ja postanowiłem się zbudować tutaj, stwierdziłem, że to jest całkiem fajne miejsce. Mamy tutaj mury już zrobione dookoła, których się nie da rozwalić, bo tych murów jakby NPC-owych się nie da rozwalić, czyli części mapy. Natomiast tak, trzeba postawić na pewno fundament na podłodze, jeżeli ktoś się będzie budował, bo uwaga, znikają wszystkie przedmioty, także musiałem zaczynać raz wszystko od nowa, bo postawiłem normalnie na posadzce i wszystko zniknęło, także musiałem później jeszcze fundamenty zrobić i tak dalej, i tak dalej. Póki co są tu jacyś niewolnicy, coś tam się oswaja, coś tam się robi, coś tam się piecze. Ja zbieram dużo, dużo surowców i no powoli się przygotowuję właśnie do tego, żeby budować na te 3. Czy mi się to uda, to nie wiem, zobaczymy. Chyba muszę tutaj może więcej węgla, bo dobra, na razie zostawimy jeszcze, nie zbieramy więcej węgla. Wezmę troszkę żelaza, bo właśnie tutaj ludzie biegają niedaleko. No i jest walka, z tym, że większość ludzi dała sobie level w ciężar. A ja dałem sobie w strength i vitality, dlatego jest mi łatwiej pokonywać niektórych. Tym bardziej, że mam teraz właśnie Boga Mitrę, dzięki któremu mamy potki leczące. Także to jest fajna sprawa. Tutaj deskownia i takie rzeczy. I muszę sprawdzić, czy mi się kowal zrobił. To jest bardzo ważne. Na kowala jeszcze czekamy. Dlatego teraz sobie zrobimy wyprawę. Zabijemy kogoś. I przyniesiemy może jakiegoś NPC-a. Czy ja mam jedzenie? Mam. To się nażryjmy. Napijmy. I może się uda kogoś zabić. Denerwowałem się tutaj nad gościa, bo miałem NPC-a imiennego, czyli takiego lepszego trala, więc się wkurzyłem, kurde, że ktoś mi go zabił po prostu. Chamsko. Dlatego może my dzisiaj kogoś zabijemy. Jeżeli chodzi o miejscówkę na trali na NPC-ów, mam bardzo fajne miejsce. Nie ma tam co prawda każdego rodzaju NPC-a, ale jeżeli chcecie, jeżeli szukacie karpentera, stolarza, jeżeli szukacie kowala na poziomie 3, jeżeli szukacie tancerzy, to oni się tam znajdują i uwaga, znajdują się tam też hienołaki. Hienołaki to jest jakby odmiana wilkołaka, tylko po prostu jest to
jakby pochodna hieny. Jest to całkiem fajne stworzonko dotyczące tutaj też fabuły w tej grze. Ja wam może nie pokazywałem na odcinkach, ale jest taki NPC Wilkołak. I ja go na streamach już dawno temu, z miesiąc nawet temu, jak mniej więcej, pokazywałem tym widzom, którzy tutaj akurat byli. A właśnie, sprawdzę, czy jest tutaj trup tego gościa, co go zabiłem, bo tam trochę przedmiotów z niego zostało, mógłbym podnieść jakieś żelazo. A i nie pokazałem wam, co w nim było, kurczę, ale to od razu mogę wam po prostu powiedzieć. Był w nim set. Ciężki, prawie cały, chyba trzy przedmioty z ekwipunku to był set ciężki, czyli ten na najwyższy level. Dwa miecze na level 31 i na level 25, plus troszkę stali, nie dużo, bo 15. Nie wiem, dlaczego ten gość miał na sobie tyle rzeczy, ale nawet nie ten, nic nie pisał na czacie, ale sam mnie zaatakował, jakby tam się czaił, żeby mnie zaatakować. Widziałem, że mnie obserwuje i czeka, aż mu się stamina zregeneruje. Gdzieś tutaj go położyłem, ale... Teraz nie wiem, czy znajdę, bo jestem na ich terytorium, więc trochę się boję, bo oni mogą być w większej ekipie. Poza tym minęło już troszkę czasu. No dobra, to może i nie ma go, albo pomyliłem miejscówki. Raczej pomyliłem miejscówki, chociaż wydaje mi się, że to było w czymś tutaj podobnym. Także jeżeli szukacie jakiejś teraz ligi, moim zdaniem najlepszy jest Mitra, bo macie te potki leczące, które teraz bardzo ciężko się zdobywa po tych różnych nerfach. A, już pamiętam, tam dalej jeszcze go zabiłem, bo on długo uciekał ode mnie. Długo uciekał. No i właśnie mimo tego, że miał lepszy ekwipunek, to go szybko położyłem, nie? To było trochę dziwne, bo... Ewidentnie miał bardzo mało życia w ogóle na maksa, więc on pewnie miał wszystko wrzucone w udźwig. Dobrze, i udamy się tutaj do tego miasteczka. Może będą hienołaki, zobaczymy. Na pewno chciałbym jakiegoś NPC-a przynieść. I tak, jeżeli chodzi o serwer, to zapraszam. Ja tutaj nie nadużywam władzy, nie używam komend, nic z tych rzeczy. Tam jest jakiś NPC, nie wiem, czy to wojownik, czy może ktoś ciekawszy. Potrzebuję hutnika strasznie, po prostu hutnika na moc. Ale ten serwer ma swoje zasady, czyli niewykorzystywanie błędów. Fighter, dobra, to nieważne. Czyli nie możemy wykorzystywać bugów w grze dla własnych korzyści, nie możemy rajdować tak, że niszczymy całe bazy do końca, bo to po prostu nie ma sensu. Możemy wszystko niszczyć, co jest, tylko i wyłącznie, znaczy nie tylko i wyłącznie, tylko możemy niszczyć wszystko, co tam ktoś ma, jeżeli chcemy to zlutować, ale tak, żeby komuś zniszczyć, bo jesteśmy po prostu głupimi chujkami, to nie. Aczkolwiek rajdowanie jak najbardziej, tylko właśnie nie ma tak, że niektórzy nie mogą grać cały czas. A wiele ludzi niestety jest takimi kozakami, że rajdują tylko po nocach. Dlatego ten problem na tym serwerze został zażegnamy. Czekajcie, może napiszemy coś na czacie. Może nam odpowiedział. Dobra, poprosiliśmy ich, żeby was pozdrowili. O, 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 dobra, będzie walka. O kurde, ma dużo silniejszy miecz od mojego. Aż cholera, ale mnie wywaliło gdzieś, co się stało? God damn it. God damn it. Miał ciężką zbroję, ja to źle rozegrałem kompletnie, miał ciężką zbroję. I ten mieczyk właśnie, cholera. Wam od razu pokażę lota. To mi z niego spadło. I ten mieczyk, którego no teraz mogłem w zasadzie wziąć, nie? I zdupiłem, że nie wziąłem. I tej Ambrozji w ogóle nie użyłem, kurde, jak z nim walczyłem. Także zdupiłem na maksa. No i dobra, lecimy z powrotem po ten ekwipunek, bo on napisał, że wziął tylko duszę ode mnie. Więc zaraz do was wrócę, tylko wrócę po ten eku. No niestety, słuchajcie, pozamiatali mnie, tak jak widzieliście, no mieli dużo wyższe levely, mieli full sety. Ja niestety byłem w tej zbroi ciężkiej. Jest ogromna różnica między tymi zbroimi, bo tutaj jest 69, a jak masz tamten full set, to jest chyba 90, coś takiego, nie? Więc też levele tutaj pewnie miały wpływ.
Niestety, jak go zabiłem, tego nie nagrałem, ale rzeczywiście widzicie, tu się przyznał, że wcześniej miał wszystko w udźwig dane, dlatego tak udało mi się go zabić i poczułem się troszkę pewniejszy. Ale też widzicie, o tym świadczy to, że jakoś nie. To, że jestem adminem na tym serwerze, nie znaczy, że, nie mogę zostać zabity przez widzów i tak dalej, więc tutaj każdy ma równe szanse. Na pewno będę rozwalał coś takiego jak tutaj, takie konstrukcje, które no, blokują respy. Na przykład tutaj, w tym miejscu, gdzie właśnie przebiegamy, powinien być resp NPC-ów i on jest po prostu zablokowany. Tutaj widzicie, jest ognisko, są śpiwory. To właśnie o tym świadczy, że tutaj powinni być NPC. Dlatego ja będę wtedy właśnie w takich sytuacjach jak tutaj używał już tych takich adminowych komend i tak dalej, żeby to wszystko niszczyć po prostu, tak żeby był porządek na serwerze i żeby nie było czegoś takiego, że ktoś blokuje komuś respawn. A my może jeszcze złapiemy jakiegoś niewolnika teraz, a później w przyszłości będziemy już po prostu budować, ale to jeszcze nie dzisiaj. Muszę dobić najpierw 30 level, żeby mieć jakąkolwiek możliwość robienia te 3, nawet tych fundamentów tylko, a jeszcze na kamień tam chyba 31, na ściany z te 3 do robienia i tak dalej, więc tego jest dość sporo. No dobra, ale tutaj jest resp za to, więc może złapiemy. W ogóle łuczników też nie mam, udałoby się złapać łuczników. Ale tutaj może będzie jakiś bardziej potrzebny dla mnie koleś. Dobra, pyk. Tylko tutaj musimy uważać. Patrzcie, jak sobie tam tańczył, ale to nie są tancerze, tylko wojownicy i to jest trochę takie zmylające. Trzeba uważać, bo tu jest kamienny golem też. Czekajcie, bo ja go klepię, już nie wiem, kim on jest. Fighter. Także poskładali mnie strasznie i to mi się troszkę też nie podoba w tej grze, bo tutaj akurat nie ma czegoś takiego jak skill, niestety. O kurczę, zapomniałem tej. Do zbierania dusz, rózgi, że tak powiem. Tutaj akurat skill się bardzo słabo liczy, no jednak jeżeli ktoś ma lepszą zbroję niż ty, to po prostu z tobą wygra i tutaj to jest troszkę denerwujące w tej grze. Nie zbieram tych strzałów, one są słabe. Tam może być ktoś, kto mnie interesuje, tutaj. Tutaj są fighterzy. A, i tych hienołaków tam nie było, nie? A czekajcie, bo to jest gość. Gdzie jesteś? Fajny. Muszę patrzeć na HP. Niestety, tutaj gdzie mam HP, mam tą ikonkę nagrywania, dzięki której widzę, ile czasu jest, czy jest pauza, czy nie ma pauzy i tak dalej, więc muszę to trzymać. Blacksmith 2. Robi się Blacksmith 3, ale w sumie to mogłoby może być dwóch kowali, więc sobie tego złapiemy. Kowala. I zaciągniemy go. Ja otworzyłem tą skrzynkę już, czy nie? Chyba tak, nie pamiętam. Nie, nie otworzyłem. Dobra, to możemy sobie otworzyć. Tam jest jeszcze ktoś do zabicia. I są jeszcze tacy imienni NPC. I właśnie się wkurzyłem, bo tam ten jeden gość mi zabił tego imiennego NPC. A oni są tacy, no, rzadko występujący, kurde. I to był jeszcze tancerz w dodatku. Nie wiem, co on robi, co robi tancerz akurat. Wiem, co robią, nie wiem, na przykład tam inni, tak? Na przykład, jeżeli mamy kowala imiennego, to on nam może wytworzyć jakąś super fajną broń. No, także szkoda, bo nie będę mógł wam pokazać. Ale wracamy do bazy z nowym łupem. O, słuchajcie, zaraz jeden gość będzie mitrę przywoływał. To napiszę, może wpadniemy. Dobra, gość będzie boga przywoływał, więc pewnie zginiemy. Muszę uważać na staminkę, bo tutaj jest niebezpiecznie. Oj, kurde, uciekam, wiecie co, bo szkoda mi, ten NPC pewnie spadnie. To pobiegniemy tam do niego, on przywoła tego mitrę. Ten mitra pewnie nas zabije ogólnie, ale bazy nie można jeszcze rajdować, jest w tym momencie wyłączone rajdowanie, kiedy to nagrywam, bo nie ma weekendu. Także zaraz zobaczymy, co tam z tym mitra. Mitra to jest, czyli widzicie, niektórzy mają, kurde, grają tutaj non stop po prostu. Gość ma 50 level wbity w 4 dni. Masakra jakaś, nie? Jak on to zrobił, to ja nie wiem, ja mam, nie mam 30 nawet jeszcze. A też troszkę grałem, myślę, że z 20 godzin może. Oni grają we trójkę. I tutaj właśnie są maksymalnie klany 3-osobowe.
No dobra, słuchajcie, to ja biegnę z tym naszym niewolnikiem, zaraz do was wrócę. Dobra, mamy naszego gościa i dajemy go szybciutko tutaj, żeby nam się oswajał. Kurczę, czemu on się nie robi? Chyba dlatego, że tutaj jest kapłan w środku. O, dobra. To zaraz tego kapłana zaniosę na górę, tam do świątyni, bo on już jest zrobiony. I za chwilkę do was wracam. Dobra, zbliżamy się do celu, oni gdzieś tutaj niby są. Co mnie trochę dziwi, że tutaj chcą przywołać tego mitry. Ogólnie w momencie przywoływania mitry można zabić przywołującego. To trwa 20 sekund i wtedy tracicie wszystko. Czekajcie, napisać, że są między dwoma jeziorkami na klifie. To gdzie oni są? Chyba, że nie o te jeziorka im chodziło. A, dobra, widzę, są. No i dobra, no i git. Jest trochę tutaj osób. Siema. Bez kitu zobaczymy. Tylko to będzie ogólnie troszkę niebezpieczne, bo ten mitra ogólnie, jak on go przywołuje. O właśnie, jest napisane. On spadnie nam z nieba, więc się trochę wolę odsunąć. Patrzcie, jak to zajebiście będzie zaraz wyglądało. To jest kozackie. On tam przywołuje on do Golasa pewnie jest. Ale dziwne, że ci kolesie tam stoją, bo mi się wydaje, że on spadnie. O, jest. I on się później chyba w niego zamienia, wchodzi w niego, tylko widzicie, jeszcze jest. To zaraz zobaczymy, bo ja nie przywoływałem i nie widziałem do końca, jak to działa. A czy Boga można zabić, to nie wiem, ale prawdopodobnie zabija na hita. Fajne jest o tyle to, że on idzie, kurde, na moją bazę. Nie na moją bazę! I w momencie, kiedy on już się nim porusza, to możemy go zabić. I wtedy chyba ten bóg ginie. Strusia nie zabił. Nawet strusia nie zabił. Ej, i zobacz tego smoka zobacz. A jest ten smok tutaj, bo on był wcześniej. Patrzcie, jakie to jest wielkie bydle. Tylko widzicie właśnie, on się bardzo wolno porusza, a przywołać go można tylko na 60 sekund. W złą stronę poszedł. Smok jest tutaj gdzieś. Także trochę lipa. Ale nosorożce po prostu przeszedł po nosorożcu i zginął. I tam też jakiś struś. Coś tam, czekajcie, coś tam... I zniknął. 60 sekund jest. Koniec. Ale przynajmniej mogliśmy sobie zobaczyć, jak to wygląda. Zajebiście w sumie, fajnie. Fajna sprawa. Ja wam jeszcze na pewno nagram taki odcinek z przywoływania. Żeby wam pokazać, jak to wygląda. No tylko 60 sekund jest. Szkoda, że tego smoka nie było pod nogą akurat. 60 sekund to zdecydowanie za dużo jest. Nie no, gdybyś przywołał go na czyjejś bazie, to byś od razu ją rozniósł, bo nawet jak on tylko upada, to już chyba rozwala się. Jak przechodzi? No, dokładnie. On nie musi nogą walić, można chodzić. A jakbym cię zabił w trakcie, kiedy on już jest przywołany, to on znika, czy co się dzieje? Tak, znika. No, widzicie, czyli jak ja bym go zabił... Trzeba mieć obstawę na awatara. No, jakieś mury czy coś takiego by się przydało mieć. Bo także... jak cię zabiją, to awatar też się kończy. No widzicie, czyli awatary są takie dość wyrównane, nie? Dobra, no, to dzięki to bardzo. Robić drugiego. No to klep, no to klep. No i słuchajcie, w dzisiejszym odcinku to już będzie wszystko. Kot mi miał, czy zaraz po prostu zamorduje mi przeszkadza. Dzięki bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Zapraszam na serwer. Tylko może nie jakoś bardzo zbyt licznie, bo będzie trzeba robić ograniczenia. Zostawcie koniecznie łapkę w górę, skomentujcie, subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić żadnego odcinka i myślę, że na tym serwerze będzie się sporo działo. Także dzięki bardzo i do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.